Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7, a to dalszy ciąg Amayui Kasuru Captain. Właśnie, tak. Chciałem powiedzieć, że w poprzednim odcinku mieli taką dużą szansę wykorzystać i nazwę gry, że teraz wszyscy będą na Avaro mówić Majster Avaro. Niewykorzystana okazja. Straszne. Dobra, w każdym razie patrzyłem tutaj jeszcze parę rzeczy. Mamy trochę wolnych kamieni. Patrzyłem, co by się przydało ulepszyć. Na przykład, czy Fire Tomb można by ulepszyć, ale to tylko zwiększa agility. A agility i tak ma Nikkeiu beznadziejny, więc to i tak niewiele by dało. Myślałem, żeby ulepszyć Heated Cleaver. No to jest coś, czego przez pewien czas będzie używał Ior. Więc dodatkowe upgrade'y dla niego będą całkiem spoko. Firestone. Powinniśmy niedługo zdobyć trochę Firestone'a. Więc na razie walnę. Ale poza tym tyle. Dobra, a przy okazji... O, mamy jakieś upgrade'y. Mamy dać ci Fire Resistance. O, albo szczęście. Dodajmy ci szczęście dodatkowe. A Fire Resistance? Dobra, już nie masz. Dobra. W każdym razie, jak widzicie, troszkę podczas farmienia ostatniego również pododawałem mu parę upgrade'ów tu i gdzie. A właśnie, miałem przejrzeć mu skille, bo odblokował Soul Shield 2. Problem jest taki, że go nie stać na to. Chciałbym mining wyekwipować, żeby używać Soul Shield 2. Zwiększa szanse dwukrotnie. Czy raczej zmniejsza obrażenia. Dobra, zostawmy na razie, tak? Właśnie, zanim to aktywujemy... coś dzieje się w wiosce. To może pójdźmy tam najpierw. Co Kisnir tu robi? ま、取らせたな。おかげで女の子も泣き止んでくれた。何、休みの日に村の様子を見に来ただけだ。特にこれといった用事はない。 Okay. To bardzo miło z jej strony. Do you imitate?
手辞として受け取っておく。それに城塞についての評判も悪いものではない。今二人を捕まえてしまうと民が困るだろう。実はフィアについて少し調べてみた。お、確かめ。本当にフィアの正体が神かどうかをだ。アバロはこの国、インフルス王国の出身ではなかったか。O, Kisnir chyba nam poopowiada teraz. Dewa, mazu hanashi o seiri shio. Bunken ni notte iru ōkokushi da. Kono chi dewa, Fiushia kyō ga kokkyō to natte iru. Kokumin no ōku ga Fiushia toiu kami o shinkō shite iru no da. Fiushia sama wa, sou, hitokoto de arawasu nara, eiyū da na.ああ、ファスティナ創世記時代にこの地を支配した神に仕えていたらしい。パライアという名の緑の森七柱に含まれるエルフの神だ、うん、この地がインフルース王国として定められる以前に勢力を二分とする戦争が起こった。パライアに従う者と従わない者との争い。Ale warto to zapamiętać, ponieważ to się jeszcze później będzie ważne. Inisie gami no saikou o yume mita ashiki ichizoku wa saisho ni toriiru furi o shite paraiya o damashi toraware no mini o otoshi sono chikara o akuyou shiyou to shita. Toki no Fiushia wa tochi no juunin ni yobikakete guntai o tousatsu ashiki ichizoku to tatakai paraiya o sukui dashiこの地を守護する地方神に神格化したのだ。とびっぽしたら、bóstwem można się stać tutaj。そのパライアは、フィユシアと古き守護の一族に土地を譲り、天へ帰っていった。その守護の一族というのが、現王国を築いたルース王家というわけだな。フィユシア教はこの国の北部にある神教の山路という場所に立ち入ることを禁止している。Nadal to nie tłumaczy dlaczego i co to właściwie jest za miejsce。その通りだ。問題なのはなぜフィアはそこに行きたいのかだろう。正当な理由があったとしても、かの聖地への侵入は困難を極める。京都ではなく、フィユシア自身がそこへの立ち入りを禁じたという話だからな。文献に興味深いことが書かれていた。記録ではフィユシアが最後に姿を現したのは建国前に一度ということだった。それ以降は一度もない。そうなる。ここからが本題だ。Chyba się już domyśliliśmy, o co chodzi. Fia to Fiushia.
似ていると思わなかったか。その名前はあまりにも。Fia nie jest typem wojownika, który by poprowadził armię. その通りだ。私は疑っていたのだ。フィアはかのフィユシアという神であり、何らかの事情で先日まで眠られていたのではとな。だがそれはありえない。男性神なのだ、フィユシア様。これは公的な記録が残っている。なんかやらにこに見ちゃうた。存在ということはない。あ。神は支配者なのだ。人間の都合で情報を操作することなど許されない。それに、それを行う理由は何だ。ああ、フィスタリフィユシドゥーシャボワズミニョネ。調べたことでなお分からなくなった。本当に正体が神ならば、人間がその目的に抗うべきではない。それこそフィユシア様自身からの命がない限りはな。To jest słuszne założenie, ale Fiusia chyba gdzieś zniknął, tak to? 少しだけ期待していたのだ。正体がフィユシア様であれば、戦闘を仕掛けるなど。勘違いしてくれるな。これは私のためなのだ。私はアバロやフィアに敵意を持っているわけではないのだから、戦闘を避けられるならばそうするべきと判断したまで。To miło z twojej strony。なんだその顔は。まったく。まさか私が敵対しているものを気遣っているとでも考えたのか。私は無人だぞ。アバロ、まだフィアが神だということを信じているのか。Właśnie ciekawe, czy już się Fio, znaczy Avar już się przekonał do tego. フィアが神を語っているわけではないと。なぜ言える。そうか。ならばそれでいい。私も与えられた使命を果たすまで。Cóż, jak do tej pory można by powiedzieć, że wiara rzeczywiście zasila moc Fii i tak, i zdobywanie więzy z ludźmi zwiększa jej moc oraz powoduje, że może kontrolować fortecą, więc tak, jakiekolwiek pojęcie, że ona nie jest zwykłym człowiekiem, ma jest w tym momencie jest już bardzo sensowne. フィアにもよろしく伝えておいてくれ。降参するなら早めに。Nie, pochlebiej sobie kisnij. Ostatnio to mało my cię nie zabiliśmy, więc. Dobra, to była bardzo ważna rozmowa, więc przynajmniej tą rozmowę zachęcałbym przeczytać.
a przynajmniej od pewnego momentu, w którym Kisnir zaczyna opowiadać historię. W każdym razie tak, w wiosce Avaro spotkał Kisnir, okazało się, że jest na urlopie i akurat pomagała jakiejś dziewczynce znaleźć mamę. Avaro im pomógł, znaleźli mamę, a potem zaczęli rozmawiać. Kisnir zaczęła szukać trochę, żeby dowiedzieć się więcej o Fii i przedstawiła historię trochę bardziej dokładnie Fuchsia. Fushi to właśnie ten lokalny bóg, który jest główną religią w tym regionie. W każdym razie powiedziała, że Fuchsia był kiedyś bohaterem, który zebrał armię i ruszył walczyć w wojnie religijnej. Była właśnie wojna, w którym ci nowi bogowie, którym przywodził bóg Paria, jakoś tak, walczył z jakimś klanem ludzi, którzy chcieli wskrzesić stare bóstwa. Ten klan ludzi zniewolił Parię i wykorzystywał jego moc, więc Fuchsia zebrał armię i poprowadził ich, żeby odbić to bóstwo i pokonać ten klan. I dzięki temu właśnie pokonał ten klan i przez to został mianowany na bóstwo nowe. Paria jakby wrócił do nieba, a Fuchsia założył to królestwo Infurus, a potem powiedział, że nikt nie może wejść do Divine Mist Pillar, a potem zniknął. Tak, Kisnir miała też domysły, że może Fia i Fuchsia to ta sama osoba. Imię jest podobne, ale płeć się nie zgadza. Co tam jeszcze powiedziała? A, że gdyby Fia była Fuchsią, to nie byłoby powodu walczyć z fortecą, więc... Więc miała nadzieję, że tak się stanie, ale na razie nie ma żadnych powodów, żeby tak twierdzić. Dobra, i to chyba tyle. Zobaczmy, co się dzieje w fortecy. O, w końcu. Nasza poprzednia strategia obronna nie była zbyt skuteczna. A raczej przemyślana. Dobra, tu mam Mechanized Gate, Ballista Fort, Iron Ball Trap. Dobra, tak, to będzie nowy mechanizm, który niedługo się pojawi. Jeżeli w następnej walce obronnej będziemy mogli użyć tych mechanizmów. Na szczęście mamy dużo zapasów, więc chyba możemy wszystkie trzy zrobić. Czy któryś chcemy zrobić więcej? Ballista Fort ma więcej życia. Kon 14, Res 8, Spread Range 3, Inteligencja 20, Straight Line, Range 5, Strength 24. Oba zadają podobne obrażenia.
Ale to ma chyba obrażenia obszarowe. A to jest po prostu wrota, które blokują przejście. Dobra. Ma więcej nie powinniśmy potrzebować. To nam powinno wystarczyć. この扉がどうかしたの? うん、いい仕事をしてる。 No zabawne, że oboje wiedzą, o co chodzi, ale nadal udają, że nie wiedzą. Dobra, czy dla wszystkich będzie taka scenka? Chyba tak. Bla, 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 bla. Jak możesz mówić, że te najnowsze technologiczne myśli to są słodkie? Dobra. To chyba wszystko, czego możemy potrzebować. Zapisujmy często. Dobra, odpalmy ten event. Domyślam się, że to będzie jakaś kolejna obrona. A może nie? Okej, myślałem, że to będzie obrona. A to jest tylko nowa mapa. Super, dobra, to... I tak póki co nie mamy nic innego do roboty, to udajmy się tam. Mamy też tutaj coś nowego. Okej, fajnie. Ale najpierw pójdziemy tutaj. Mamy tu coś ciekawego. Good Scrap Crystal Gem, okej. To musiałem się trochę pobawić z farmieniem tego wcześniej, ale okej. Za tym nic ciekawego. Powinno pójść nam szybko. A, okej. Dobra, pamiętam to. Tutaj jest dużo spawnerów. Tak. W pewnym momencie potrzebowałem Onifang. Tutaj możemy to łatwo farmić. Czym ty jesteś? Oni drugi poziom. Okej. Może będziemy chcieli ich połapać w takim razie. Dobra, rozdzielmy się. Jak się rozdzielimy? Chyba Avaro i Fia pójdą tędy. A Kotołaki pójdą w drugą stronę. Dobra, Fia.
Na razie nie mam potrzeby ich farmić, więc szybko ich pozdejmujemy jak tylko możemy. I zabezpieczymy tą mapę tak szybko jak tylko możemy. Możesz go zniszczyć? 25, minus 6, 19 razy. Tak, powinieneś go zniszczyć. Super. Dobra. A kotołaki idą na górę. Właśnie. Ty możesz użyć swojej nowej książki. Fire. Fire Barrage. Zasięg 3. Okej, dobra. Atak Tomu ma zasięg 2, ale sam skill ma zasięg 3. To bardzo dobrze, bo dotychczasowy zasięg 2 był bardzo ograniczający w większości sytuacji. Dobra, jeszcze Ior. Ior, czy chcesz coś łapać? Może nałóż Knight Medal i będziesz się zajmować po prostu czyszczeniem rzeczy. Większość tych tamtych i tak nie potrzebujemy. Raz, dwa. Chodź tutaj, żeby on do ciebie nie strzelił. Dobra. Zniszcz to. Dobra, co ty masz za broń? Użyj... Tak, to miałeś użyć. Awaru. Dobra, czy możesz go zniszczyć? Możesz. To zrób to. Zajmujemy vorteksy. Ior. Dobra. Potrzebujesz używać tego? Chyba nie. 3. 14 razy 3, tak. I 94% szansy. Moment. Czy chcemy ci zmienić cleaver na heated cleaver? Nie, bez upgrade'ów to jest po prostu gorsze, chyba że mają wrażliwość na ogień, której nie mają, więc po prostu ich pociachy. Super. Fire Barrage. Okej, to trochę więcej many kosztuje. Czy możesz to zniszczyć tym? Nie, 21 razy 2. Nie, 21 razy 2 zniszczysz. To oszczędzaj many. Zniszcz to. Tak, dobry jest ten dodatkowa wytrzymałość z tego Knight Medal dla Iora przynajmniej. Iorowi do tej pory zawsze brakowało obrony. Dobra, Avaro, chodź tutaj. Karyna, zajmiesz... Właśnie, może tak, na razie użyjmy tak, bo na wszelki wypadek chcę, żebyś potrafił kopać. Jak coś znajdziesz ciekawego. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nic ciekawego. Jak staniesz tutaj, to może cię zaatakować. Ale powinnaś to przeżyć. Dobra. Czy możemy po prostu się odsunąć od niego? Możemy. I zająć się portalami.
Chociaż nie, teraz będzie mógł strzelać do Iora, ale Ior nie to przeżyć. Dobra. Dobra, masakruj. Tego za bardzo nie boli. O! A nie, to jest... Okej, tam ci pomyliłem. Myślałem, że łucznik zaatakował wręcz. On nie ma ataku wręcz. Fifty-fifty% szansy na trafienie. Ior ma całkiem niezły evasion. Dobra, zaatakowali tak jak się spodziewałem. Dobra, czy możesz to złapać? Nie za bardzo. Mają jakąś wrażliwość? Nie. Ciekawe, woli zdejmuje agility. Dobra, 7, 8 razy 3, 24. A tutaj jest... Dobra, zaatakuję ich tak. Aż ci wyjdzie jakiś flary czy coś. Czekajcie. A co jeżeli damy ci... A, już masz veterinaring, okej. Dobra, nie pomyślałem o tym. Dobra. Dobra, możesz go złapać. Czy chcemy go złapać? Nie, dobra, rozwal go po prostu. Dobra, jak jego rozwalisz? 20 razy 2. Dobra, trochę oberwiesz z powrotem, ale okej. Zastanawiam się, czy Avaro powinien dalej zbierać rzeczy, czy pomóc Fii. Może niech pomoże Fii, może złapiemy. To jest drugo... dwugwiazdkowy potwór, więc je póki co chcemy łapać. Mogą się przydać do jakichś treningów. Dobra. Fia, broń się. Masz szansę, że cover ci wejdzie za Varo. Ale nie wszedł. Dobra, jak bardzo możesz mu przywalić? 12 razy 2, 24. Dobra, to zrób, tak? Chyba, że ci kryt wejdzie. Dobra, i Fia, i teraz możesz go złapać. 4 razy 2 powinno wejść. Super. Avaro trochę się opuszcza z poziomami, ale myślę, że nie będzie z tym dużych problemów. Okej. Okay. To się przydało, Mikeyu. A, właśnie. Spójrzcie na to. Reveru, jaki masz level? Ciągle zapominam, gdzie to jest napisane. W każdym razie... 140 hapców, dużo siła, jeszcze większa inteligencja. To jest... A, level 42. No okej, okay, to jest coś, czego... Prędko nie będziemy z tym walczyć. Na szczęście w ogóle nawet nie mamy do tego dostępu. Zaraz to w sumie wytłumaczę.
Rafia, zajmij to. Small potion przyda się. Okej, wiem, że tutaj są przeciwnicy, to Mikeju tam raczej nie będę wysyłał póki co. Okej, to się przyda. Dobra, Avaro przejdzie się jeszcze tędy, żeby zobaczyć, czy nic tu nie ma. Dobra, Mikiu, chodź tutaj zajmiesz. Dobra, w sumie trochę więcej zwiedzania niż czegokolwiek innego, ale taka mapa. Idź tutaj. Okej, zbierz to przy okazji. Dobra, możesz wyjść na jedną turę. Gdzieś tutaj mogą być przeciwnicy. Okej, sam raz. O, tutaj też coś jeszcze jest. W sumie ty też możesz uciec, bo zaraz i tak ci się skończy. FS. Dobra, tak. Ior, ruszaj z powrotem. Dobra, Mikeju też tutaj zwiedzi. Dobra. O, lecz się fija. Co my tu mamy? Skarby, super. Avaro, idź w sumie w tamtą stronę. Tu jest jeszcze to pomieszczenie, które chcemy zwiedzić z przeciwnikami. Tam wiem, chyba łucznicy siedzą. Blood of Revival, okej. Właściwie ile tutaj mamy? Jeszcze mamy jedną miejscówkę do kopania. Dobra, tak. Może tak, odpalimy Karynę, żeby przeszła się jeszcze w tamtą stronę i zbadała, czy czegoś nie przegapił Ior. A zobaczmy jeszcze tutaj, czy nic nie ma. Fija, chodź tutaj. Mikeju, zbieraj bogactwa. To ci się podoba. Okej, tutaj coś jest. Dobra. To wszystkie punkty kopania. Teraz jeszcze musimy tego gościa zgarnąć. Dobra, może Karyna, chodź tutaj, przydasz się do czegoś. Mały eter, okej. W sumie i tak nie będziemy mieli 100% w tej lokacji teraz. Zaatakowała świję, ale jest w pozycji obronnej. Z jej niewiele zrobisz. Dobra, Karyna. Potrafisz tego nie zabić? Tak, 15 razy 2 nie zabijesz. To weź to, nie zabij to. Yeah!
Dobra, czy teraz potrafisz to złapać? Nie. Ale jeżeli ci damy Sage's Medal, to zwiększa twoją inteligencję, a Monster Capture twoje czerpie z inteligencji. Nadal tego nie złapiesz. Ale mocno osłabisz. Dobra. Następnej turze to złapiesz. Dobra, Ior, idź przodem. Chociaż dajmy ci Capture Rope najpierw. W jaki wypadek, gdyby postanowił ciebie zaatakować. Dobra. Dobra. Fia, teraz to możesz złapać. Okej, okay, super. Nie najlepszy level up, ale agility zawsze się przydaje. Zwłaszcza dla Fii. O, oni fang. Tego dosyć mało mam. Dobra, Mikeju, złap to. Ior, złap to. A Karina, dobra, tutaj zwiedźmy. No, tylko jeden łucznik, okej. Okay. I to już będzie wszystko. Avaro, potrafisz to zniszczyć? Nie. Night Medal też ci nie pomoże. Dobra, Karina, walnij to parę razy po łbie, tak żeby Avaro mógł to wykończyć. Dobra, teraz to możesz wykończyć. Tak, chyba że spudłujesz. Nie spudłuj. No, tak lepiej. Dobra. Tak, reszty mapy nie jesteśmy w stanie zbadać. Wierzcie mi, kiedy jeszcze nie wiedziałem, jak się tam dostać, to przeszukiwałem tą mapę wielokrotnie, szukałem tutaj ukrytych miejsc. Nie ma nic takiego. Żeby się tutaj dostać, będziemy potrzebowali postaci z teleportem. Tak jak duchy potrafią się teleportować przez ściany, my w przyszłości również dostaniemy postaci, które będą miały teleport i będą mogły teleportować się przez ściany. Dopóki nie mamy tych postaci, to nie możemy się dostać do żadnego z tych pokoi, ani walczyć z tym gościem. Z tego co pamiętam, ich jest chyba trzech nawet. Tutaj jeden i tutaj jeden. Jeszcze coś fajnego mają. Co to, gdzie to jest? Instadev. Jak się z nim walczy, to jest... Każdy jego atak ma szansę, że cię zabije od razu na miejscu, bez jakichkolwiek szans. Więc tak, walka z nim jest bardzo fajna. To jest na szczęście coś, czego nie musimy się teraz przejmować. Dobra, co pozbieraliśmy? Large Portion Blood of Revival Jupiter Gem, okej. Okay. O, Good Scrap, to się przyda. Fresh Mat, okej, okay, tego mi brakowało. Crystal Gem, spoko. Spoko macy. No, znowu coś kotłaki mają do powiedzenia. Dobra, mamy sporo eventów do wyklikania. Zajmiemy się tym w następnym odcinku i też pójdziemy tutaj. Ponieważ coś mi się zdaje, że coś ciekawego się tutaj wydarzy. Okej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!